Dorota Prynda, Silesia 24, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Żaneta Kosno. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Żaneto, porozmawiamy dzisiaj o zwierzakach, o gryzoniach, o królikach, na okoliczność hoteliku, hoteliku dla królików właśnie i gryzoni uzakróliczonych w Bytomiu. Tak, inicjatywa wydaje się niezwykle rzadka. Skąd pomysł? To prawda. Zacznijmy od początku. Początki sięgają społeczności, którą założyłam kilka lat temu na Facebooku, więc właściwie nic oryginalnego. Jakby całym kluczem była edukacja ludzi na temat właściwej opieki, tego jak karmić, jak zajmować się zajęczakami, bo wbrew ogólnej jakby opinii nie są to zwierzęta łatwe w obsłudze. No właśnie, już tu troszeczkę rozmawiałyśmy wcześniej. Okazuje się, że zwierzaki wydają się mało wymagające, tak? Bo wydaje nam się, że do jakiejś klatki, do jakiegoś akwarium włożymy zwierzaka, damy mu jakiś steropian, tak? Znaczy może nie steropian, tylko... Zazwyczaj trociny. Trociny, właśnie, bardzo dziękuję za podpowiedź. A tu się okazuje, że to naprawdę trzeba mieć bardzo dużą wiedzę na temat tych zwierzaków. Zgadza się. To są popularne zwierzęta w naszych gospodarstwach domowych, niestety obarczone wieloma mitami. Ludzie je biorą często pod wpływem emocji, zachcianki, czasami dzieci. Nie ma nic z tym złego, bo królik jak najbardziej gdzieś w tym środowisku z dzieckiem może funkcjonować, tylko jak wiemy, rodzic jest tym głównym opiekunem i to on powinien sprawować jakby opiekę nad zwierzakiem, a nie oddawać tego w ręce dzieci. Nie? Właśnie, powiedzmy sobie najpierw o samym hoteliku, a potem spróbuję Panią dopytać o to, co właściwie rzeczywiście powinniśmy wiedzieć, zanim zaadoptujemy takiego króliczka, zanim kupimy dziecku takiego zwierzaka. Hotelik. Skąd pomysł już wiemy, natomiast jakie warunki należy spełnić, żeby takiego zwierzaka u Państwa, u Pani zostawić? Podstawa to jest szczepienia królików. One muszą być zaszczepione. Oczywiście ja również przyjmuję zwierzęta chore, którym trzeba podawać leki, natomiast to jest właśnie do uzgodnienia jakby już z opiekunem wcześniej. Chodzi o to, żeby nie przynieść jakiegoś zwierzaczka, który mógłby zarazić jakieś, jakby prawda? Gości, dokładnie. Tak? Tak, to jest jeden z powodów, natomiast wiadomo, ja oprócz prowadzenia hotelu jakby też pracuję, może nie na stały etat, natomiast muszę z tego domu wyjść, częstotliwość podawania tych leków też jest różna, więc musi być to uzgodnione z opiekunem. Jak dużo tych zwierzaków mieścicie? Powiem Pani, że na tą chwilę, bo ja królików nie trzymam w klatkach. To są kojce, zagrody, zazwyczaj minimum 180 cm. To są duże miejsca, one mają też wybieg w ciągu dnia. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie pomieścić, myślę, spokojnie około 20 królików, bo pomieszczenie jest duże. Jesteśmy teraz w trakcie remontu, więc myślę, że będzie fajnie, bajkowo i cukierkowo. Będzie więcej miejsca? Tak, będzie więcej miejsca. Dla nowych gości najzwyczajniej w świecie. Ten hotelik istnieje od niedawna tak naprawdę. Tak, sama inicjatywa wyszła ze strony ludzi. Ja przez lata byłam domem tymczasowym dla bezdomnych królików, bo ta bezdomność niestety również istnieje. Były zapytania ze strony ludzi, stąd też najzwyczajniej wpadłam na pomysł, że może by taką usługę dla ludzi stworzyć. No właśnie, no i jakie jest zainteresowanie w tej chwili? Spore. Jestem zdziwiona, bo faktycznie w tym martwym sezonie, bo no nie ukrywajmy, bo święta, majówka, wakacje to jest sezon tak jakby, w którym jest gorąco. Natomiast na tą chwilę cały czas ci goście są się pojawiają. Okej, to teraz porozmawiajmy może o królikach. Co Pani może poradzić? Na co należy zwrócić uwagę, zanim takiego zwierzaka nabędziemy? Myślę, że warto zwrócić uwagę na swoje możliwości też finansowe, bo niestety są to zwierzęta dosyć chorowite i koszty leczenia też często przerastają jakby opiekunów.
Należy zwrócić uwagę na to, czy w okolicy mamy weterynarza, który zajmuje się zajęczakami, bo jest to specjalizacja wąska, są to zwierzęta egzotyczne. Dużo tych weterynarzy psiokocich niestety gdzieś opiera się na leczeniu intuicyjnym. Nie zawsze jest to jakby ukierunkowane w punkt na to, co się królikowi dzieje. Powinniśmy zasięgnąć wiedzy na temat właściwego żywienia i opieki, bo królik to nie gryzoń, tylko zajęczak, czyli jego dieta jest oparta na włóknie, na ziołach i na wodzie. No właśnie, bo na profilu na Facebooku ma Pani rzeczywiście napisane, że jest to hotelik dla królików i gryzoni, czyli nie należy rzeczywiście mylić, a wiemy, że czasami się nam to zdarza. Chciałabym porozmawiać Pani Żanato jeszcze o jednym temacie. Historia jest w zasadzie bez happy endu póki co. Mam na myśli pana Józefa, którego już nie ma wśród nas, ale który zostawił zwierzaki, które właśnie w tej chwili są bezdomne i szukamy takiego domów, właściwie kilku domów, ponieważ jest to był pies bodaj i kilka kotów, prawda? Tak. Jak to w tej chwili wygląda? Co możemy zrobić? Cała sytuacja właściwie ciągnie się od wstecz do 2016 roku, gdzie pan Józef po prostu został, mogę powiedzieć dosłownie, uratowany przez ludzi, bo to była osoba starsza, siedząca bez okien, bez gazu, prądu, ze zwierzakami. Przypadkowo osoby się o tym dowiedziały, ruszyła zbiórka, pan Józef dostał tą pomoc na koniec jakby swojego życia, gdzie mógł to godnie przeżyć. Odszedł niestety w grudniu zeszłego roku i pozostawił psa Kajtka i 8 kotów, z czego Kajtek znalazł już dom, z czego się strasznie cieszymy, natomiast zostało 8 kotów do adopcji. Można pisać do nas maile na zwierzęta.józefa@gmail.com. Zwierzaki mają również swoje wydarzenie na stronie hoteliku, więc ja serdecznie zapraszam, bo jest ta pomoc potrzebna. Czyli kotki jeszcze, kotki czekają. Gdzie one w tej chwili się znajdują? Mieszkają jeszcze w domu po panu Józefie, dzięki życzliwości brata, który jakby pozwolił, żeby te zwierzęta tam zostały, bo on jest jedynym spadkobiercą tego domu na tą chwilę. No mamy jeszcze troszkę czasu, bo nie wiemy, jak tam te już spadkowe rzeczy będą wyglądały i jak długo one będą mogły tam zostać. Mm-hmm. No dobrze, no to pamiętajmy w takim razie, że są tutaj zwierzaki do zabrania. Możemy pisać na zwierzęta.józefa@gmail.com. Dokładnie, zapamiętajmy ten adres w takim razie. A ja chciałabym jeszcze Panią podpytać, bo ten hotelik dla królików i gryzoni u zakroliczonych staje się coraz bardziej popularne, a ja myślę, że głównie dzięki wspaniałym zdjęciom, które, jak rozumiem, Pani robi, tak. I naprawdę wspaniałym, pełnym wyobraźni komentarzom. I pojawia się tam jeszcze jeden bohater, który nie jest ani królikiem, ani gryzoniem, bo to jest Maryś, pies. Tak, dziadek Dziadziuś. Maryś. Dziadka Marysia adoptowałam w czerwcu ubiegłego roku ze schroniska w Chorzowie. Został znaleziony na ulicy pod Częstochową. Mało widzi, mało słyszy, nie ma ani jednego zęba. Zobaczyłam go na ogłoszeniu adopcyjnym, no i przepadłam w moment. Marian oczywiście pomaga mi w prowadzeniu hotelu, dogląda królików codziennie. Tak, to możemy właśnie oglądać. Ja serdecznie gratuluję pomysłu i serdecznie zapraszamy, propagujemy jakby temat, bo myślę, że warto takie inicjatywy wspierać. Jeszcze raz, hotelik dla królików i gryzoni u zakroliczonych na Facebooku, a moim i Państwa gościem była Pani Żaneta Kosno. Bardzo Pani dziękuję ja za Ja również Pani spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.